Cześć, tu Piotrek. Witam Cię na moim vlogu. Jest wtorek, 13 sierpnia. Zaczynamy. Dzisiaj szybka przejażdżka po okolicy. Dawno nie jeździłem na prawdziwym rowerze. Ostatnio tylko na rowerku treningowym, na siłowni. Widać już po polach, po przyrodzie, że za niedługo czeka nas zmiana sezonu. Pole skoszone, niektóre zaorane. Jeszcze parę tygodni i będzie po lecie. W końcu w domu. Dzisiaj to dopiero mogę ponarzekać na to, że jestem niewyspany, ponieważ to już druga noc, gdzie słabo spaliśmy, a tym razem z powodu wielkiej burzy, która była, nawiedziła nas wczoraj w nocy. Najpierw zaczęło się bardzo mocno i wszędzie dookoła błyskać, później grzmiało, a później spadł najpierw grad, a później taki bardzo mocny deszcz. Jak patrzyłem później na radar burzowy, to naprawdę tych błyskawic, tych uderzeń piorunów w okolicy było bardzo dużo. Pod wczorajszym filmem jeden z widzów zostawił mi komentarz z rekomendacją książki Wodny Świat, bodajże Antoniego Kupiczty, już nie pamiętam autora, w którym to autor próbuje dociec do tego, czy wielki potop rzeczywiście miał miejsce. I całkiem możliwe, że tak było, ponieważ no, to, co teraz się dzieje, to topnienie lodowców może doprowadzić do tego, że ta woda za niedługo w jakimś tam stopniu nas zaleje. I tak jak ta mityczna Atlantyda, niektórzy z naukowców dowiedli też, że topienie się i piętrzenie lodowców jest okresowe. Też może dowodzić, że taki wielki potop kiedyś miał miejsce, tak? Ktoś go w ten sposób zrelacjonował gdzieś tam w jakichś historiach jako wielki potop, ponieważ no, nie znał dokładnie przyczyny tego kataklizmu. Natomiast przyroda moim zdaniem jest jeszcze tak słabo przez nas rozpoznana, że nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy ani przewidzieć, ani dowiedzieć się, jak to miało miejsce w przeszłości. Na pogodę, na klimat, na Ziemi mają oddziaływanie, oddziałują inne planety w Układzie Słonecznym, Słońce, Księżyc. Więc są to takie siły, których jeszcze dokładnie nie znamy. I tak de facto nie wiemy, jak bardzo one mogą oddziaływać na nasz klimat. Tak naprawdę te 2000 lat, gdzie mamy jakieś zapisane, udokumentowane zmiany klimatyczne, no jest niczym w skali milionów lat, przez które Ziemia już przeszła. Także natura może nas zaskoczyć różnymi rzeczami, różnymi kataklizmami, różnymi nagłymi zmianami klimatu i myślę, że będzie nas zaskakiwać, a jedyne co nam zostaje, to przystosować się do tego. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia jutro. Cześć!